Program Rodzina 500+ ruszy już w kwietniu. Zdążymy? Miejmy nadzieję, bo choć u sąsiadów już wszystko wiedzą, nasi urzędnicy zbyt wiele nie wiedzą. Wiadomo, że do realizacji ustawy został wyznaczony Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do korzystania ze świadczeń wychowawczych zostanie uruchomionych 5 punktów wydawania i przyjmowania wniosków na terenie miasta. Jaworzno ma także problem z oszacowaniem ilości dzieci, które skorzystają z programu. Na chwilę obecną gmina ma tylko informacje na temat ogólnej liczby dzieci do 18 roku życia. Tych jest w mieście 15 tysięcy. Problem jednak w tym, że ta statystyka nie jest adekwatna do programu, ponieważ ten obejmuje tylko drugie dziecko w rodzinie. Wyborcy, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, mają prawo czuć się oszukani, bo w kampanii wyborczej pani premier mówiła, że będzie to 500 zł na każde dziecko i tak też to z pewnością odebrali. Tymczasem prezydenckie media trąbią, że uprawnionych dzieci ma być 10 tysięcy. Zatem czy miasto faktycznie wie, ile pieniędzy trafi do jaworznickich rodzin? Natomiast u sąsiadów w Mysłowicach wszystko już wiadomo. Dzieci, którym będzie przysługiwał dodatek, naliczono 6 tysięcy, a do ich obsługi w ramach MOPS-u zaplanowano dodatkowych 12 etatów. Znaleziono też pomieszczenia, w których będą przyjmować wnioski i rozliczać należne rodzinom dodatki. Wiedzą także, że do miejskiej kasy na ten cel w tym roku wpłynie 27 milionów złotych, z czego 540 tysięcy złotych będą mogli przeznaczyć na sfinansowanie obsługi zadania. Zdecydowali zatem, że średnio urzędnik tej komórki otrzyma wynagrodzenie brutto na poziomie nie mniej niż 3,5 tysiąca złotych. Nowe etaty nie oznaczają, że wzrośnie zatrudnienie w tej jednostce. Miasto zamierza do wykonania tych zadań wykorzystać urzędników, których już zatrudnia. Wiadomo także, że Śląski Urząd Wojewódzki otrzymał już 1,6 miliarda złotych na realizację projektu w województwie śląskim. Te pieniądze mają być wypłacane samorządom do 7 dni od podpisania ustawy przez prezydenta. Ustawa już została podpisana 16 lutego. Zatem jak się chce, to się da, mówi stare porzekadło.